the last of them. I can't take much more. No i załatwi. Witam was ponownie bardzo serdecznie z tej strony Shade, a to drugi odcinek State of Decay 2 na moim kanale. Zmieniłem postać na doktorka. On niestety ma taką negatywną cechę, że ma obniżoną staminę. Męczy się szybko. No ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi mu to w zniszczeniu serca plagi. Na początek udamy się do wieży obserwacyjnej i rozejrzymy się po okolicy. Podjedziemy tam autem. A już tu słyszę jakiegoś zombiaka. Dobra. Wchodzimy na górę. No i postaramy się odkryć wszystkie te takie znaki zapytania w okolicy. Nie było ich, nie było ich zbyt dużo. Teraz patrząc na mapę, mam wszystkie budynki w okolicy zaznaczone. Mogę się zorientować, co tam jest w tych budynkach mniej więcej. To może być przydatne przy planowaniu właśnie trasy do lutowania, do zbierania ekwipunku. Teraz odwiedzimy sąsiadów i postaramy się zrekrutować kogoś do pomocy w walce z tym sercem. Z nim mamy pogadać. Hey neighbor, I just finished making a batch of explosives. Plenty of bang for the buck. Zombiaki zaatakowały. Z nim mogę pogadać i kupić od niego materiały wybuchowe. To są takie słabsze bomby z puszek po coli. Our neighbor was kind enough to share some of their explosives with me. Having a solid trading partner can make a big difference out here. Weźmiemy tarę do naszej ekipy. I was hoping you'd ask. Thanks. Feels good to work together on this. No i jedziemy walczyć. We're getting close. You can tell by the red haze. And the plague zeds, of course. Right. Oświetlimy sobie dom reflektorami samochodu. Dobra, gdzie ona jest? Walczy z zombiekami. O kurczę. Złapał mnie jeden. No dobra, próbujemy. This place is hotter than a damn sauna. Kolejni się pojawiają.
Zamkniemy drzwi, może to ich na chwilę spowolni, jeśli będą chcieli tędy się dostać. No i tutaj mamy to serce. Dobra, rzucam bomby. No nie, kolejny. Zaszedł mnie od tyłu. Dopiero te silniejsze bomby zadziałały. No i teraz ta okolica jest bezpieczniejsza. Mogę zajmować budynki na outpost, na przyczółki. Jeszcze tylko opróżnię plecak. 7 miejsc, to i tak mi zabraknie jednego miejsca. To musiał się wrócić. Bo każde serce zawiera ekwipunek. A, tu mamy, no tak, większy plecak. Paliwo, pistolet, lekarstwa, przekąski, broń. No, możemy to wszystko zebrać i wtedy serce ostatecznie się rozpada. Dobrze, odwieźmy Tarę do jej bazy. That's right, zombie. Don't mind us. Zostałem prawie zarażony tą plagą. By taking out that plague heart, you really showed us what you're made of. We're very impressed by what you've done here. We'd like to visit your base and talk about the future. All right, lead the way. I'm right behind you. No, wygląda na to, że chcą chyba dołączyć do mojej społeczności. No dobra, no to zabierzemy ich ze sobą. Most of town is crawling with plague zombies. It's really bad. Believe me, other towns have it worse. Zaparkujemy. Han, I'm worried about you getting sick. Maybe you need some rest. I brought our neighbors over, but it's not exactly a social call. Wait till you hear what they know about blood plague. There are plague hearts all over town. But if we work together, we could clear them out. I don't mean to be rude, but we barely know you. An alliance feels a bit premature to me. I disagree. In fact, I think we'd be better off if our two groups joined into a single community. Whoa, slow down, kid. What happened to the idea of just being friendly trading partners? I think it's only polite to ask our neighbors what they want. We can't make the choice for them. Dobra, pogadaliśmy z nimi. Okazuje się, że takie podobne serca są w całym mieście. I'm serious about that offer to join you here. No i tutaj mamy do wyboru. Możemy albo ich przyjąć do naszej społeczności, albo trzymać ich na dystans jako osobną enklawę i wtedy dostaniemy taki benefit, taki bonus, mianowicie dodatkowe łóżka do spania i jedzenie. Także trudna decyzja. A jeszcze zobaczę Learn About Survivors. Zobaczmy, jakie mają umiejętności.
Computers. O, to się przydaje, żeby zaupgrade'ować centrum dowodzenia do trzeciego poziomu i odblokować dodatkowe miejsce na outpost. A ten niczym szczególnym się nie wyróżnia. No dobra, chyba ich zrekrutuję. I'm serious about that offer to join you. Good call. I think this will work out well. It looks like you're a bit short on bunks, though. It's really no big deal. We can handle it. Oh, it's just like camping. Without a tent. And with zombies instead of raccoons. Base is getting too crowded. We need more room or fewer people. So far, we've been surviving by the skin of our teeth. It won't last. We gotta figure out a plan before our luck runs out. And that plan has to come from somebody in charge. Teraz mamy możliwość... The only way we last is by building trust with other communities out here. If I were leading this group as your traitor, this would be my first and only priority. It's just common sense. Możliwość wyboru przywódcy społeczności, co nam odblokuje dodatkowe misje i budynki, które będę mógł stawiać w pasie. No, ale żeby wybrać przywódcę, będę musiał go podnieść jego community standing. Nie wiem, jego ważność. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. No, gościu musi się stać ważniejszy w tej społeczności, żeby zostać przywódcą. Na razie tutaj jest takim citizen, takim mieszkańcem. Ten pasek musi się zapełnić do końca. Zapełniamy go właśnie wykonując różne misje, niszcząc serca i tak dalej. Możemy oczywiście wybrać innego przywódcę niż handlarza. Możemy budowniczego, szeryfa albo watażkę. I think what we need is a safe, methodical approach to survival. All right. Dobra, nie będę z nimi gadał. Pomyślmy, co tu dalej zrobić. Mamy teraz 6 ocalałych, 3 łóżka za mało. Za mało też materiałów na zbudowanie dodatkowych łóżek. Ten gość już jest chory. Praktycznie. Wyślemy go do szpitala. No, tu więcej jest chorych. I wybierzemy, zobaczmy tych nowych. No, ona ma mało staminy. Zaraz, no, zaczynałem grę. Tara. Sharing some goodies with the neighbors might build goodwill. Blake. On ma niskie morale i będzie się wdawał w konflikty, jeśli te morale będzie poniżej 10. Dobra, zagramy jako... Aha, tu mamy misję do zrobienia. Jeśli przełączę teraz postać, no to ta misja zostanie anulowana, no i stracę możliwość jej wykonania w tej chwili. Need a sturdy base with plenty of room to grow and build.
The good news is that we can pack up and bring everything along when we move. Nothing will get lost. Aha, możemy jeszcze przegadać sytuację. Hey, I think I saw a nasty-looking zombie out by the ranger station. If anybody felt like playing hero, they could take it down before it wanders over here. We have to prioritize our own needs if we're going to survive. Taking a risk for the team is a great way to earn some respect. Dobra, pojedziemy pohandlować z tymi gośćmi. Pojawiła się taka możliwość. Muszę się pospieszyć, bo zaraz moja postać się zmęczy. Będę musiał ją wysłać do spania. Niedaleko. No i mamy możliwość kupna jakiegoś plecaka z zapasami albo odmówienia. No, kupię materiały. Mam sporo punktów wpływu. We've made good partners. I think they'll give us better prices in the future. And trade is the key to our survival. I'm on the fence on this one. Nice to see you again. Come on and hang out. Kupię nawet więcej tych plecaków. Dwa. Przeszukam też ten składzik tutaj. Zombies are close. Don't be stupid. Zombie. Okay. Is that it? Myślę, że tutaj mogę szybko przeszukiwać w razie czego. Ci handlarze obok mi pomogą. Walce z zombie. O, jeszcze tutaj coś jest do przeszukania. No i dobra, znalazłem jeszcze jeden plecak materiałów, to wszystko pomoże w rozbudowie bazy. O, a tutaj mamy z kolei misję, żeby zapolować na ferala. To jest taki dosyć groźny przeciwnik. No, spróbujemy zapolować. Znowu się tutaj zaczepiłem. Dobra, gdzie tu jest? Jak tam dojechać? Jest tu jakaś droga? Tam dalej chyba. Jednocześnie ferala ciężko jest ubić samochodem. O kurczę, wysiadłem. Masę zombiaków. O, jest feral. Okej, udało się w miarę sprawnie go załatwić jednym strzałem. Trochę mnie chyba zranił. Okej. Dobrze, zatankujemy samochód. Jestem tu na miejscu, więc chyba warto przeszukać tę okolicę. Wykonałem trochę zadań i już ten pasek postępów.
postaci już trochę wzrósł. Niedługo będzie bohaterem, niedługo będzie mógł zostać przywódcą społeczności. Mamy trochę amunicji. Bełty do kuszy. O, bomba przyda się do niszczenia serca. O, a tutaj jakaś skrzynka z bronią. Powiedzmy. Nie, bełty do kuszy. Dobra, tego domu już nie będę przeszukiwał. Mam tylko jedno wolne miejsce w plecaku. Czyli wracamy do bazy. Can you get over here right now? We need help. Our neighbors just stole every scrap of medicine we had. How are we supposed to put up with this? Ktoś ukradł komuś lekarstwa. Kolejna misja do wykonania. Zostawmy to wszystko. No i tutaj mamy właśnie tę informację na temat tego, co mówiłem. Zdobywanie tego, tej rozpoznawalności w społeczności. Dobra, teraz weźmiemy kontrolę nad Tarą. Ona jest zarażona trochę. Nie jestem pewien, czy szpital pierwszego poziomu leczy tą częściową infekcję tej plagi. Ona ma trochę jest zarażona. Dobra, temu plecak wymienimy. I'm getting started now. I say we play offense for once. Really? I'm disappointed in you. No, żeby ulepszyć szpital, będę potrzebował jeszcze chemikaliów. Dobra. Zróbmy na razie łóżka. Dodatkowe, mam już trochę materiałów. Mogę też ulepszyć centrum dowodzenia i odblokować sobie dodatkowy outpost. Weźmiemy jakąś broń palną. Tego pistoletu to nie lubię, bo on jest w pełni automatyczny. Shotgun. Weźmiemy ten karabinek. Lekarstwa. Słyszę jakąś hordę w pobliżu. Tam na mapce mam zaznaczony tym żółtą ikonką. Ona ma ciężko broń. Weźmiemy sobie to. No dobra. Możemy pogadać jeszcze z naszymi towarzyszami. Bella nam odradza, żebyśmy nie pomagali tamtym z tymi lekarstwami. No ale w tym świecie trzeba właśnie pomagać sobie. O, a tutaj ktoś w kibelku chyba siedzi. Ona wymiotuje.
such thing as safe anymore. We have to take our chances when they come. Dobra, gdzie tu jest? Aha, tu na lewo. Dobrze, pojedziemy w tamto miejsce. Ta horda na razie nie atakuje, więc ją zignoruję. Tam dalej jest droga. No i znowu się tnie. Afraid I have some bad news. Couldn't agree more. Zostali obrabowani. Pojedziemy skonfrontować się z tymi rabusiami. Mam nadzieję, że uda się sytuację rozwiązać pokojowo. A jeśli nie, no to mam karabin. Tędy. Nie, tutaj chyba naokoło trzeba objechać. A, siedzę w takim składziku. No okej, już mamy dwa dodatkowe łóżka, ale potrzebuję jeszcze jednego. No to ulepszę to. Dobra, jest tu trójka ocalałych. No i tu możemy albo pokojowo, albo zagrozić im. Oddali nam lekarstwa. No. Ale zaczynają atakować. Kurczę, chyba zastrzelili tą moją towarzyszkę. No. Już mnie postrzelili. Ostrzeżenie, żeby nie opuszczać się tego terenu. Inaczej misja zakończy się niepowodzeniem. Dobra, poleczę się. No i teraz pytanie, czy 16 pocisków mi wystarczy? Trafić. Skończyła mi się amunicja. Czemu ten zombiak mnie atakuje, a nie ją? No i załatwi mnie.
Wynoszę się stąd. No nie jestem w stanie wykonać tej misji, niestety. Jakbym nie uciekł, to bym stracił tą postać resztką sił. Dosłownie. Nie wiem, tam jakiś wybój jest, ciągle podskakuje mi ten samochód. Dobra, wracamy. Clearing up these plague hearts should be top priority. Don't say I never bring you anything nice. Plecak wymienimy. No i teraz zmienimy postać na jakąś inną, bo niestety ta ledwo żyje. Może Blake? No, ma plecak z żywnością na swoich plecach. Dobra, powalczymy jeszcze z hordą. That was loud. Okay, that's a lot of zombies. Dobra, zombiaki wyczyszczone. No dobrze, to wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę, było gorąco. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, komentarz i do następnego. Cześć.